Ziemskie organizmy zasadniczo można podzielić na dwie grupy. Tlenowe i beztlenowe. Tlenowe to takie jak my, które potrzebują tlenu, aby przeżyć. Beztlenowe to takie, dla których tlen jest nie tylko niepotrzebny, ale nawet toksyczny. Przykładem są tutaj niektóre bakterie. Gdyby jednak poprosić biologa o podanie przykładu beztlenowego zwierzęcia, nie podałby go. Wszystkie zwierzęta potrzebują tlenu do życia, nawet jeśli potrafią obyć się bez niego długi czas lub potrzebują go w minimalnej ilości. Wszystkie, za wyjątkiem Spinaloricus cinza. Wyjątek od reguły. Beztlenowy wielokomórkowiec. Organizm ten żyje na dnie Morza Śródziemnego, gdzie nigdy nie miał styczności z tlenem. Nie nauczył się więc go metabolizować. Oddycha natomiast siarkowodorem. Ciekawe jest również to, że ich komórki nie mają mitochondriów. Są im przecież niepotrzebne w środowisku beztlenowym. Wykształciły natomiast nowe organellum, zwane hydrogenosomem. Obecnie trwa poszukiwania innych podobnych organizmów. Oprócz Spinaloricus cinza odkryto dwa inne podobne gatunki kolczugowców, których komórki również zawierają organelle bardzo podobne do hydrogenosomów. Dla biologów to bardzo dobre wieści. Odkrycie beztlenowych zwierząt pozwala na nowe poszukiwania zaawansowanego życia tam, gdzie nie spodziewaliśmy się go wcześniej znaleźć.